No cóż ja zrobię, na pogodę nie mam wpływu i wyboru. Kapeczkę w kontrolę. Jeśli możemy prosić. Jak się pan troszkę w prawo, żeby być na lewo. Wywiady robił, myślałem, że to otwierał. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jakby pan nam opowiedział, co to są za... Ale prosimy tutaj, tak żeby być na tle karetek. Jakby pan nam opowiedział, jaki sprzęt do was dotarł, ile sztuk. Żaden sprzęt do nas nie dotarł, sprzęt żeśmy kupili. Nic nie dociera. Kupiliśmy 4 nowe karetki. Będą jeździć od 1 kwietnia, czyli od północy w niedzielę w Namysłowie, w Świerczowie, w Ołczynie i w Jełowej. To jest nowy rejon operacyjny, który żeśmy przejęli po Falku, ponieważ Państwo musicie wiedzieć, że od 1 kwietnia rusza nowy system ratownictwa medycznego w Polsce, czyli jest tak zwane upaństwowienie, czy upublicznienie ratownictwa medycznego. I założyliśmy konsorcjum w województwie opolskim wszystkich podmiotów, które chciały się zajmować ratownictwem i dlatego też Opolskie poszerzyło swoją działalność. Zakontraktowaliśmy już, mogę powiedzieć, Narodowym Funduszem wszystkie 43 samochody. Pojazdy są różne w różnych miejscach, od Volkswagenów poprzez Mercedesy. U nas jeżdżą Ople, raczej 2 Ople i 2 Renówki kupione. W środku jest wyposażenie standardowe, wymagane przez przepisy Narodowego Funduszu, defibratory, respiratory, pompy, wszystko to, co powinno być, nosze, wszystkie urządzenia, jakie są niezbędne. Każdy defibrylator z nas będzie podłączony za pomocą sieci pod hemodynamikę, czyli zapisy EKG będą przekazywane bezpośrednio do hemodynamiki w szpitalach, które posiadają taki pacjent. Lekarz będzie wiedział, jaki zapis EKG co pacjentowi jest i przewozimy pacjenta. A macie odpowiednią ilość ratowników? Mamy odpowiednią ilość lekarzy, ratowników. Bez tej nieodpowiedniej ilości nie bylibyśmy zakontraktowani. Opolskie Centrum będzie posiadało teraz 12,5 karetki systemowej. Dlatego pół, ponieważ w Jołowej karetka będzie stała tylko w dzień. To sprzęt standardowy, taki już jeździ, pogotowił od lat. My tylko, ten jest nowy sprzęt.